przed wami Rainbow Challenge. W dzisiejszym odcinku możemy używać tylko po jednej broni z każdego koloru. Zanim zaczniecie oglądać, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrybować ten kanał, no i oczywiście wpisujcie kod w sklepie Evela. Jak wiecie, jesteśmy blisko 300 tysięcy subów, więc subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Mija już czwarty dzień, w którym staramy się nagrać ten challenge i postanowiliśmy, że mamy tylko i wyłącznie jeden mecz na ten challenge. Jeśli się uda, to się uda, jeśli się nie uda... Nazywamy ten challenge przeklętym challenge'em. Dokładnie, także trzymajcie kciuki, bo mamy tylko jedno podejście. No i tak jak mówię, w dzisiejszym odcinku robimy Rainbow Challenge, czyli wszystkie kolory broni musimy mieć w deku. Lecimy na naszą miejscówkę, mam nadzieję, że tam będą wszystkie kolory broni, bo jak wiecie, możemy mieć z każdego koloru tylko po jednej. I czy ktoś tutaj leci? Ja mam skrzynię, zobaczmy. No, AWP niebieska, dobrze się zaczyna. Mamy pudełko z amunicją. Ewela, czy ty coś masz? Nie pytaj, gdzie ja jestem. Ja mam spiderki. W ogóle trzeba się cieszyć z spiderek, bo prawdopodobnie to są ostatnie nasze mecze z nimi. Mam tak, spiderki, mam potki zielone, mam skrzynkę i w skrzynce mam zieloną MK7, więc potki sobie szybko wypiję i je wyrzucę. Ja na tą chwilę mam właśnie SMG, szarego Akacza i teraz tak, widzowie, nie musimy mieć po kolei tych broni, żebyśmy się, wiecie, nie pomylili. Także możemy mieć tylko i wyłącznie jedno szare, jedno niebieskie, jedno i tak po kolei. Mam zieloną pompę, także możesz sobie ją zabrać, jak chcesz. Oczywiście musimy mieć te bronie do najwyższej klasy, czyli szarego nie będziemy musieli mieć w pewnym momencie. Wyrzucam je na razie, te SMG, i wezmę potki, żebyśmy w razie czego mieli się czym leczyć. No bo jak wiecie, leczenia będziemy mogli mieć tak naprawdę bardzo mało w tym meczu. Ale jak chcesz zabrać pompę, to nie możesz potek zabrać. No ja pompy nie będę brał, bo ja mam pompę. Ej, ktoś tu leci! Co to w ogóle było? Dlaczego on mi spadł na głowę? Witam pana kapitana. Cześć, bananku. Dostał po dupie ode mnie. Dobra, mamy tutaj tak. Coś takiego. Pompę niebieską, którą sobie zabieram. No i tyle. Ja mam tam szarą pompę. Tutaj jest apteka, ale zielone nie mogę zabrać. Mam szarą pompę, więc ją mogę zabrać, więc sobie zabiorę. Musimy pamiętać, że za chwilkę ktoś tutaj przyleci, więc musimy mieć po prostu oczy do oka głowy, że tak powiem, więc Ewela, uważaj w razie czego, bo na pewno dostaniesz spray. Ty. Siema, byku. Ej, o co tu chodzi? Patrz. Siema. Co on robi? No oddał mi. Mam fioletową broń. Czemu tak się... Ej, kolejny. Ej, co tu się dzieje? No, ma mało. On jest obity bardzo. Biało? A czemu tu jest tyle ludzi? 30. On ma bardzo mało. On ma 20 HP chyba. Ewela! O, dobrze, brawo. Ale skąd tu tyle ludzi? Mi się czasem wydaje, że to byli w sensie, wydawało mi się teraz, że gramy jakiś custom i oni wiedzą, gdzie my lecimy, a my nie gramy żadnego customu, tylko ktoś tutaj przyleciał. Nie wiem, o co chodzi. Ustawione tak naprawdę w custom, już nagrywamy ten odcinek cały tydzień i dlatego dodaliśmy, nie no, żartuję oczywiście. Ej, wygląda na to, że mam wszystkie bronie oprócz legendarnej, czyli jeszcze legendarną będę mógł mieć i wtedy będę musiał wyrzucić szarego Akacza. Nie mam w ogóle nic do leczenia. Ewela, jak to u ciebie wygląda? Ja do leczenia też nie mam i za bardzo nie mogę zabrać, a mogę dużą potkę zabrać. Dobra, to zabierz. Ja idę połowić, żebyśmy mieli co? No to dobrze by było, żebyśmy mieli właśnie jakieś rzeczy tutaj. Turekin jakiś pływał? On jest fioletowy. A potrzebny ci on? No ja już mam fioletową broń w sumie, a ty masz? Też mam, ale może ma granatnik, a granatnik może nam, wiesz, zrobić mecz. To co? No eliminacja. Patrzcie, będzie granatnik fioletowy i pompa. Uwaga. O. O, ja akurat takie coś mam. Fioletowe? No. No to ja też biorę to. No szkoda, że tak wyszło. Oczywiście mamy tutaj tą lokację z rybami, więc lećmy na rybki, żebyśmy mieli się czym leczyć. Bo jakbyśmy mieli na przykład 4 zielone i później 3 fioletowe, no to nam to tak naprawdę wszystko wystarczy. I złotą pompę poprosimy z wody. 3, 2, 1, go. Złota pompa. Co ty gadasz? Mówiłem, widzowie, czyli jednak jest. Ja jestem prorokiem, tylko szkoda, że nie dla siebie samego. Ej, mamy kruka fioletowego. O, i MK7 fioletowe. I co tu teraz zrobisz? No wolę MK7, tak szczerze. Ja mam potkę, muszę ją wywalić, więc piję ją. Do mnie kruki przylatują. Czuję się, jakbym był na rynku w Krakowie, tylko że tam są gołębie. Złote SMG, no łowimy, łowimy, nie przestajemy. Ale dropło, co? I patrz, dwa lecą. One wszystkie z Krakowa, tylko w Krakowie są gołębie. Dobra, Ewelka, ja muszę skoczyć po moją pompę, która jest tam, gdzie byliśmy wcześniej. Ja idę do strefy. Ja przypominam, mamy tylko jedno podejście, dlatego że naprawdę nagrywaliśmy to jakieś 3-4 dni i nie wychodziło nam, więc teraz no musimy sobie dać presję. Granatnik dla ciebie. Fioletowy granatnik. Fioletowy. Choinka, teraz czy ja go mam brać, bo mam MK7. Dobra, biorę to i tak, mamy zielone, niebieskie, fioletowe, legendarne i mityczne. Ja też mam każdy kolor. Ej, Ewela!
Ja pierdzielę, ja nie wiedziałam, że to tak się dzieje. Ewelina, uciekaj z tego krzaka. Boże. No i rozwaliłaś automat. No nie wytrzymam. Przepraszam, ale ja pierwszy raz widziałam, że coś takiego się dzieje. Mamy sejf, widzowie, i w sejfie są duże potki. Czuję je przez ścianę, tylko muszę mieć jakąś inną pompę wtedy. Szybko, Ewela. Raz. Małe potki. Dwa. A ja zobaczę, co mam jeszcze w tym. Ej, mam złotą pompę i egzotyczny pistolet. Lecimy, lecimy, szybko, szybko. Widzowie, patrzcie się, co ja zrobiłem. Nie mam pytań, patrzcie się, co ja zrobiłem. Aha, bo ten pistolet, ja go będę musiał schować z powrotem. Ja zapomniałem właśnie o egzotycznych rzeczach. Ale elegancko, że udało się to znaleźć, zdobyć. Czy ja to nawet zapomniałem o tym. Lecimy, Ewela, tam, gdzie nikogo nie ma, czyli do lewej strony. Ale się tu bitka działa. Lama, tak jest, słyszałem lamę i jest lama. Rafał, bo mam 74 HP, a tam jest ta apteczka. Cofnij się do mnie szybko, cofnij się. Bo tu mamy, patrz, mamy splesze właśnie takie. I po prostu je musisz wziąć. Ale za co? Za MK7, niebieskie MK7. Wyrzuć i weź splasze i rzuć nam to pod nogi. Dobra, ej, 13 osób, mamy wszystko. Mam macy. Usłyszałem lamę ostatnim jej takim... Tak zrobiła? Dobra, widzowie, nie słuchajcie mnie czasem, no. Na donate'a sobie to damy. Czyli ja teraz mam wszystkie brońki, ale brakuje nam niebieskiej. No tutaj, no jak widzicie, no egzotyczne to jest taki dodatek. Dobrze by było jeszcze coś niebieskiego znaleźć. O nie, nie włączyłem nagrywania. Tak? Nie. 1-0, zostawcie łapkę w górę, widzowie, za takie pranki na Eweli. Jak będzie 10 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, kolejny prank. Ej, my naprawdę, my nie żartujemy z tym, że my nagrywamy ten odcinek miesiąc, miałam mówić. Tydzień. Ej, ale ta broń teraz, niedostępna broń na challenge'u. Bo jej się nie da w ogóle nigdzie zdobyć. Ja to mam od widza i dobrze mi by było zdobyć namiot. Ewela, jak będziesz widziała namiot, to mów, dobra? Okej, strzelają się gdzieś tam. Dobra, 8 osób, widzowie, ile składów? 5 składów, czyli jest jedna jedynka. Czyli musimy mądrze to zagrać. Na blisko. Są goście. Tu gdzieś. No, ja nie mogę używać ten. Wyjdźmy sobie tu do góry, Ewela. Musimy to zagrać taktycznie. Musimy to zagrać tak, jakbyśmy zagrali na turnieju. Kiedyś zagramy turniej wraz z Eweliną. A teraz zagrajmy to tak, jakby to był już ten turniej. Ewela, ja mam granatnik, przypominam. A tu są, czekaj, skrzynki otwieram, bo tu mamy pizzę i małe potki, jakbyś chciał pizzę. Dobra, ja proponuję powrócić tam, gdzie byliśmy. Chodź, Ewela. Ej, 4 teamy, czyli jest jedna dwójka. Musimy atakować tylko podwójne osoby, dobra, Ewela? Uda się? Uda się. Okej. Okay. Możemy lecić sobie na zrzut. Ej, mają AWP, więc nie stawaj w miejscu. Poczułam stresik w krzaku, nie? Dawaj, podjedziemy. No, może na razie tam nie chodźmy. Ej, ja jeszcze nikogo nie trafiłem normalnie z tego pistoleciku. Ja bym przeliczył te osoby. My jesteśmy w dwójkę, czyli jeszcze 5 osób. Ja tutaj spadam teren. Ej, ja zapomniałem, że mam granatnik. Ewela, chodź do mnie. A nie idziemy do zrzutu? No, zabierz ten zrzut, tylko uważaj tam. Ja go zgranatnikuję przecież. Typek tam w powietrzu gdzieś leci. Mam granatnik też. Zabrać też granatnik. Zabierz? Albo nie, nie biorę. Mam strzały dla ciebie. Rakietują nas. Już schodzę. Ta dwójka jest dokładnie przed nami. Także wszyscy są pojedynczy, Ewela. Jezus, zrobimy to. Dobra, mamy strefę. Oni będą tu strzelać nadal. Strzelają. O, o. Nie, no ta broń jest najlepsza, nie? Ewela, musisz rzucić splasha. Musimy przejść stąd. Przechodzimy. O, i kolejni. No jest źle, bo wszyscy na nas się fokusują. 20 i 15 dostał. Traf go w powietrzu, będzie dobrze wtedy. Ty, leży! Ewela, leży! 13 tu dostał ten dolny. Dobra, jeden leży całkowicie. Ja mam mało ammo. Dostał. Spam, 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 Ewela. Dostał. Ma, on ma biało. Bialutko ma, Ewela. Leży. Dobrze, brawo. I tu. Dobra, ostatni. 14 dostał. Dobrze! Po 3-4 dniach nareszcie.